Tak, brakuje spodem tego fraka, jestem po treningu i przyznam się, już od razu strzelę z piłki prostej, że nawet nie myłem się po tym treningu. Na moje spocone, upocone, brudne ciało ubrałem świeżą, czystą koszulę i tą marynarkę. Adresy jak brudne, takie były. Nie mam czasu, kurwa, na mycie się, jestem biznesmenem, kurwa, jeszcze sporty, nie sporty, transakcje, a chciałbym sobie dzisiaj pograć w Football Managerka. Tak, wracam do streamowanka, pewnie na jakiś tydzień, póki jest wolne w robocie. Ta marynara kiedyś mnie opinała, dzisiaj jest luzik, 75 kg dzisiaj na wadze. Wasze zdrówko, dzisiaj Coca-Cola z cukrem, Coca-Cola z cukrem. Myślicie sobie, że z uloną kurwą nic z tych rzeczy, przypominam, 75 kg, dalej lecimy w dół. Ale pragnę zauważyć pewną rzecz, nie wiem, czy ogląda mojego Instagrama, pewnie nie, bo nikt tego nie ogląda. Zresztą kto kurwa normalnie ogląda Instagrama. Ale zobaczcie, co wróciło na chwilę do mojego domostwa. Mój rowerek, mój kochany Spesz jest w serwisie. Może ja sobie oszczędzę w ogóle komentowania z serwisów w Krakowie. Nie będę robił nikomu złej reklamy, ale naprawdę uważajcie na serwisy rowerowe. Ja jestem około 1000 zł w plecy. Nie chce mi się przechodzić i gadać tak znowu o serwisie rowerowym. Już się wyżaliłem moim znajomym, wyżaliłem się chłopakom na JKB na czacie i wydaje mi się, że ten stream będzie po prostu z daleka od złej energii. Ale w skrócie, nie mam swojego rowerka kochanego od 4 dni. I to nie znaczy, że się poddałem i będę, wiesz, nie opierdalał się. Wiadomo, że będę kręcił kilometry, z tym, że wróciłem do mojego starego roweru. Do mojego starego jeszcze nie wróciłem, ale może kiedyś do niego wrócę, tata. Pozdrawiam cię, Wojtek. Ale wróciłem do mojego starego roweru, no i wiadomo, aż takich kilometrów nie naczaskam na nim. Ale cóż mogę stwierdzić, no odżyła ta miłość, odżyła też taka energia w nogach, że już nie jeździłem na tych specjalistycznych pedałach, tylko na tych prostych, zwykłych pedałach. Czyli wiecie, jest pedał, jest stopa, mam czystą skarpetkę, oj, no, może nie tak bardzo. I wiesz, i normalnie się jedzie i się kurwa pedałuje, nie? Więc troszeczkę przyznam, że gdyby nie kontuzja mojego prawdziwego roweru, który używam, z tymi wszczepanymi pedałami, to nie dowiedziałbym się, jak to fajnie jest znowu jeździć na zwykłych pedałach. Więc, jak to zawsze mówię, w tym, w jakimś tam pechu staram się odnaleźć troszeczkę szczęścia albo troszeczkę pożyteczności i co się okazało, pośmigałem trochę właśnie na moim starym bajku, trochę sobie rzeczy w głowie ułożyłem i jaką decyzję podjąłem, że na moim rowerze, na którym teraz kręcę kilometry z tymi zajebistymi pedałami wczepianymi, wypierdalam je na jakiś czas i wracam do standardowych pedałów, gdzie stopa leży bez żadnych specjalnych butów. Platformy biorę, tak jest, platformy, co nie zmienia faktu, że będę oczywiście jeździł na wczepianych butach, ale na razie sobie miesiąc pojeżdżę na moim gravelku na zwykłych pedałach, zwykłych trampeczkach, bo okazało się, że jakoś mam takie wrażenie, jak jadę na rowerze, że obejmuję stopą pedał, a kiedy mam te wczepiane buty, to mam tą stopę taką naprężoną cały czas i on jest cały czas napięta, a jak jeżdżę na pedałach, to robię tak stopą, że o, tak jakby trzymam pedały i w ogóle inaczej noga pracuje. No, coś niesamowitego. Wiem, że pierdolę jak odklejeniec, ale jeśli ktoś dłużej śmiga na rowerze, w różnych butach albo na różnych rowerach śmiga, no to może czegoś takiego doświadczyć. Tak jest, kochani. Takie rzeczy mnie, kurwa, spotkały w tym weekend. Kurwa, tak patrzę i ty co starszy, to bardziej brzydszy. No nie gadaj, głupot. Moim zdaniem... Dobrze, wiesz, że się mylisz. Jeżeli pany, co leczysz kompleksy na sieci, frajerze. Tu. Co uważasz o Fae of Legii? Wiesz co, on mnie zmotywował do tego, żeby odpalić sobie Football Managera. Już tak, kurwa, czułem, jak tego Zielińskiego wyjebali i sobie myślałem, kurwa, ale Football Manager mi siądzie. Ale jak pokazał się ten Fae of Legii, Liga Mistrzów i tak mi z tyłu głowy jeszcze te Mistrzostwa Europy się pokazują, no to kurwa, mordzia. Proste. Ten Felo, to tam będą niezłe jajca. Mam nadzieję, mi się to podoba, mi się to podoba. Tak samo jak probierz w reprezentacji Polski, tam też były przeciwne głosy, żeby go nie zatrudniać. Ja byłem za tym oczywiście, tak samo ten Fae of Legii, zresztą może nie jestem jakimś mega zainteresowany losami Legii, ale mi się podoba to, że właśnie tacy trenerzy z takim charakterem i z taką przeszłością są zatrudniani. Odpalisz czego Feo, czy będziesz pierdolić? A mogę bez kamerki i ujarać się na tym Football Managerze i drzeć mordę do was? Serio pytam, serio. No bo jak ja tu będę, wiesz, jarał zioło i no to będzie źle to wyglądać, tak? No to zajebiście, haha, jazda, kurwa, jedziemy, join ty probierz, kurwa, Krakowia, jazda z kurwami, dobra, to gaszę, ale słuchajcie, zrobimy tak, zrobię kamerkę na takie, jakieś takie mocniejsze sytuacje.
Ja sobie posprzątam i ja sobie zrobię kamerkę, na przykład jak właśnie będzie jakieś mistrzostwo zdobywać i tak dalej. Muszę fryzurkę sobie zrobić jakąś. A właśnie, kurwa, chciałem zrobić coś takiego, patrzcie. Żeby mieć do tyłu zalizane włosy, patrz. Na żel, tylko kurwa nie ma żelu. A co myślicie o tym? Trener Fjutson. Ale ja mam fryzjer potrafi zrobić, że do tyłu zalizuje wszystko. Fryzura na Rzodkiewę. Trener Rzodkiewa, kurwa. Kurwa, nie wiem, czy tu dwóch pomocników defensywnych, czy chodzi w dupę. Teraz pomyślę. Ja mam teraz taką włoski mafiozą, no to ja też potrafię to zrobić na tej fryzurach, tylko nie mam... A zaraz zobaczymy, Kurwa jebana, do pierwszej ligi wchodzimy dzisiaj! Krakowia, kurwa, jedziemy! Kurwa, jaka ta fryzura jest dobra! Ej, wyglądam jak poważny człowiek, kurwa. Ej, od teraz chyba chodzę z taką. To jest grzebyczek jeszcze, ja na nim czesałem się... Kurwa, jeszcze vlogi i jak na rydach jeszcze byłem, to pamięta. Ale dobry koksik. Pogramy sobie w menadżera. Zaraz gaszę kamerkę, bo będę palił zioło. Podjemy też dobrego... ...ściutkiego, kurwa. Wiecie co, kurwa, wariat. Krakowia, Kraków, wariacie, piąty sezon będziemy grać. Ten grzebień, wyjebałem go. Przyjdą zaraz cipki, dlatego wam nie będę mógł pokazać, bo Agnieszka jak zobaczy na kamerce, że tu dziewczyny siedzą na kanapie, no to... No to się rozejdziemy, no, kurwa mać. Ręce mam mokre od tego żelu, kurwa, tłuste. Dobra, kilka pytań o życiu mam, mogę jeszcze... Odpowiem na trzy pytania życiowe. Dam wam kilka, kurwa, rad. Jak, kurwa, być szefem życia? Czy można kupić mój mentoring? Kim bym był? Kim bym był? Jakim byłbym, kurwa, człowiekiem? Jakbym handlował, kurwa, mentoringiem, nie? Tak jakbym, kurwa, handlował, kurwa, wodą nad morzem. To bym był, kurwa, skończonym frajerem. Mój mentoring polega na tym, że ja po prostu, kurwa, jestem. Ja po prostu jestem. Ale może jest słony. Chuj się wpikuj. Mówię, kurwa, o wodzie gadamy, a nie o morzu. Się wpikalasz. Najważniejszy cytat w życiu? Aga! Jest jedzenie! To jest mój najważniejszy cytat. Bo jak już mam jedzenie, to ja już nie muszę nic robić w życiu. Rozumiesz? Wstaję se rano, kurwa, jak książę jebany. Piję se Coca-Colkę. Nie zero, jak frajer jebany coś odchudza, tylko zawsze, kurwa, z cukrem. Walę starą w dupę, nie? Klapsem. Idę sobie na siłkę. Oczywiście nie pompuję się jak jakiś kulturysta, chłopaku. Machnę sobie dwa razy hantelką, luknę, kurwa, na jakąś młodą cizie i zawijam się do domku hulajnogą. Zieliński nie miał szans tego kandydatora. Właśnie, właśnie przechodzimy tu już do konsensusu, nie wykupiajmy się. Chodzi o to, że ja chcę przejąć Krakowie Kraków. Zespół. Tylko niestety youtuberom nie dają klubów piłkarskich. Tylko trzeba to zmienić. Tak, ja dosypuję jeszcze cukier do tej coli.